Bez krawata w Radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski. Paweł Pietruczuk z Fundacji Spesalvi. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeśli powiem, że to tradycja, to bardzo się pomylę? Nie do końca, już śpieszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o nieodpłatną pomoc prawną, to Fundacja Spesalvi realizuje ten projekt już, zdaje się, może piąty nawet rok, może czwarty, nie będzie w tym przesady. Te punkty są realizowane przez fundację, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane przy ulicy Świętego Rocha 3, pokój 7A, to jest budynek Centrum Aktywności Społecznej, znany CAS w Białymstoku. Jest to zadanie finansowane ze środków przekazanych przez miasto Białystok, które pochodzą z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji wojewody podlaskiego, to jest formułka, która musi się pojawić. Te punkty, no właśnie, już takie stałe miejsce znalazły się w Białymstoku. To są trzy punkty, tak? Chodzi o to, że one są otwarte w różnych godzinach, w zasadzie każdego dnia, tej samej, od 7.30 do 19.30 w podziale na takie trzy dyżury i w każdy roboczy, w każdy taki normalny, że tak powiem, dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, każda osoba chętna może zgłosić się po taką darmową poradę prawną, jeżeli spełni takie dwa warunki, dwa wymogi, o których już mówię. Pierwszym jest to, że osoba po prostu deklaruje, zaznacza w kółeczko takie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, no bo powiedzmy sobie jasno, mało kto być może w budżecie miesięcznym dysponuje kwotą rzędu takiego, aby prawnik z rynku po prostu mógł przyjąć taką osobę. My w żaden sposób tego nie weryfikujemy, wystarczy zakreślenie takiego oświadczenia. A drugim punktem jest to, że ta porada, nieodpłatna porada prawna, będzie dotyczyła sprawy niezwiązanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa, tylko po prostu będzie dotyczyła osoby fizycznej. Prowadzicie też coś, co się nazywa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Na czym to polega? To nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzimy już drugi rok z rzędu. Działa na takich samych zasadach, tylko że zamiast pokoju 7A zapraszamy do pokoju 7B, również w Centrum Aktywności Społecznej, również w każdy roboczy dzień tygodnia od 7.30 do 19.30. Jaka jest różnica między nieodpłatnym poradnictwem prawnym a obywatelskim? No jakby tak w pokrótce, to nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostało wprowadzone w zasadzie obok poradnictwa prawnego, tak troszeczkę później, mając na celu między innymi to, żeby troszeczkę niby odciążyć kolegów z poradnictwa prawnego, ale też, żeby troszeczkę inaczej spojrzeć na problemy klienta. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i doradca obywatelski, który tam pracuje, jego zadaniem jest głównie spojrzenie na chociażby sprawy zadłużenia klienta, takie sprawy być może też dziedziczenia, sprawy na przykład niewypłat, braku terminowego wypłaty wynagrodzenia. To są takie sprawy, mógłbym powiedzieć, że lżejsze. Tak, jeżeli ktoś na przykład potrzebuje pomocy w sprawie chociażby rozwodowej, opieki nad dziećmi, takie powiem kolokwialnie cięższe, trudniejsze sprawy, to wtedy jak najbardziej jest zapraszany do pokoju 7A, czyli do nieodpłatnego poradnictwa prawnego, gdzie zatrudnieni są mecenasi, adwokaci, radcowie prawni, naprawdę specjaliści. Czy przy tym poradnictwie obywatelskim też są jakieś warunki, kwestie odpłatności, nieodpłatności? Tak, warunki są takie same. Jedyne, co robi osoba, która zapisze się, bo to jest potrzebne, to jest niezbędne na poradę, to musi zaznaczyć po prostu na kwestionariuszu w kółeczko, zaznaczyć, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy i że porada dotyczy tej osoby konkretnie, a nie przedsiębiorstwa. My nie weryfikujemy tego w żaden sposób, nie prosimy o żadne zaświadczenia, żadne umowy o pracę. Wystarczy po prostu oświadczenie woli klienta, że tak jest. Jak wiele osób się z Wami kontaktuje? Jak wiele osób korzysta z tych form pomocy? Zainteresowanie jest jak zawsze bardzo duże. Oczywiście wiąże się to z różnymi porami roku, tak? Warunki atmosferyczne też grają tutaj rolę, ale zainteresowanie jest duże. Nie nudzimy się na punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Osoby przychodzą, dowiadują się, otrzymują taką pomoc, przekazują informacje dalej, kula śnieżna, coraz więcej osób, z polecenia, z internetu, z ulotek, z broszur. Po prostu przychodzą, zainteresowanie cały czas jest i cieszymy się, że trafiamy tam, gdzie mamy trafić. A gdybyśmy powiedzieli to na przykładzie jakichś liczb? W zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy robiliśmy sprawozdanie półroczne, to w samym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez pół roku, czyli od stycznia do czerwca, było to w okolicach 800 osób. Jeżeli się nie mylę, to są dane całkowicie z pamięci. Ale w tym roku?
W zeszłym roku. W tym roku jeszcze nie wiem, ile będzie. Jak się umówić, bo opcji wejścia z ulicy to chyba nie ma. Wolelibyśmy nie, gdyż jest to każda wizyta jest wpisywana w systemie, ten system działa, on jest zorganizowany całkiem sprawnie. Jak się zapisać? No właśnie, jest parę sposobów. Można wejść na stronę nieodpłatnego poradnictwa. Jest to strona o adresie np.ms.gov.pl. Można sobie skojarzyć jak nieodpłatna pomoc.ministerstwosprawiedliwości.gov.pl. Raz jeszcze powtórzę, np.ms.gov.pl. Tam wchodzimy, wybieramy województwo, wybieramy powiat, wybieramy punkt, który nas interesuje, czy to nieodpłatne poradnictwo prawne, czy obywatelskie. Warto też podkreślić, że oprócz poradnictwa na Świętego Rocha jest również poradnictwo prawne na Zamenhofa 5C i tam wybieramy dogodną nam godzinę. Można wybierać od godziny 7.30 do 19.30, więc 12 godzin każdego dnia roboczego. Myślę, że jest to dobrze dostosowane do osób, które później zaczynają pracę, czy wcześniej kończą. Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Można to zrobić również mailowo. Mail darmowa pomoc@um.bialystok.pl. Najbardziej popularna forma zgłoszeń to oczywiście telefonicznie. Numer telefonu 85 869 6699. Raz jeszcze powtórzę. 85 869 6699, numer czynny w godzinach pracy z urzędu. I właśnie najczęściej to telefonicznie ludzie się do nas umawiają na konkretną godzinę. My jako doradcy jesteśmy informowani o tym, że taka osoba jest, już się przygotowujemy. Czekamy cierpliwie w gotowości, żeby udzielić pomocy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Yard i rozmowę. Dziękuję również. Paweł Pietruczuk z Fundacji Spesalvi był z nami. Bez krawata w Radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski.